O, jesteście. Cześć. Witam Was w pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. To pracownia, którą budujemy już od roku, ale no, ostatnie tygodnie nabrała już takiego kształtu, jaki by mi odpowiadał. To pracownia do nauki programowania, robotyki, elektroniki programowalnej. To pracownia, która ma uzupełnić moje zajęcia, które prowadzę już od września 2015 roku tutaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. W czasie tych zajęć uczymy programowania, nie tylko programowania takiego zwykłego, programowania komputerów, ale również programowania gier, tak jak tutaj widzicie, no nie są to moje produkcje czy produkcje moich uczniów, ale są to produkcje, do których my zdążamy, które chcemy napisać, które piszemy w czasie zajęć. Zajęć z uczniami w różnym wieku. Przychodzą do mnie na zajęcia uczniowie z podstawówki, z okolicznych podstawówek, przychodzą uczniowie gimnazjum, przychodzi młodzież z liceum, młodzież pełnoletnia. Prowadzimy tutaj różne zajęcia. Prowadzimy zajęcia w środy dla młodzieży licealnej, w piątki dla młodzieży gimnazjalnej oraz ogólnodostępne zajęcia w soboty. Tam właśnie mamy zajęcia ze Scratcha, tam mamy zajęcia, za które dostaliśmy właśnie ten oto monitor od Samsunga w prezencie, bardzo dziękujemy, od mistrzów kodowania, od projektu fundacji, która jest prowadzona przez Samsunga, która promuje programowanie w szkole. Ten monitor jest podziękowaniem za te zajęcia, które prowadzimy. Za to, że prowadzimy zajęcia ze Scratcha dla uczniów podstawówki, za to, że prowadzimy zajęcia z Arduino, z elektroniki programowalnej, że prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tego typu robotów. Na te zajęcia, tak jak mówię, mogą przyjść wszystkie osoby, które są chętne. Zapraszamy wszystkich tutaj, wystarczy się zgłosić, zapisać się na zajęcia. No i w soboty, nie w każdą sobotę, ale takie zajęcia się odbywają. Poza tym, tak jak wspomniałem, prowadzimy również zajęcia dla naszej młodzieży, dla naszego liceum. Tam uczymy programowania, uczymy Arduino. Pytanie dlaczego? Dlaczego warto się uczyć programowania? To jest modny temat ostatnimi czasy, ale on nie jest modny tak jak kiedyś był modny marketing i zarządzanie i mieliśmy mnóstwo potem absolwentów marketingu i zarządzania, którzy nie umieli znaleźć pracy. W przypadku programowania sytuacja jest inna. Tu nie możemy powiedzieć, że rynek się nasyci. Ilu rynek potrzebuje menadżerów, zarządców, kierowników? No, określono ilość. Ten rynek się nasyca. Więc po boomie na marketing i zarządzanie, który był w czasach, kiedy ja studiowałem, no, przyszedł czas, kiedy już no, nie mamy takich potrzeb. Ale boom na programowanie to jest boom, który trwa i który rośnie. Dlatego, że potrzebujemy coraz więcej programistów. Nie potrzebujemy coraz więcej kierowników, nie potrzebujemy coraz więcej dyrektorów, ale potrzebujemy coraz więcej programistów. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej urządzeń to są urządzenia programowalne. Jeżeli włączają Państwo telewizor, to włączają Państwo w tej chwili komputer, który ktoś zaprogramował. Jeżeli sięgają Państwo do kieszeni po to, żeby zadzwonić, sięgają Państwo po komputer, który ktoś zaprogramował. No, zresztą już w tej chwili nawet nie tylko dzwonimy, ale korzystamy z nawigacji, korzystamy z internetu na tym telefonie, czyli w zasadzie już teraz nie telefonie, a komputerze. Więc tego typu, jak tutaj pokazywałem, urządzenia, czyli elektronika programowalna, musi zostać przez kogoś zaprogramowana. Państwa lodówki, Państwa telewizory, Państwa pralki, niedługo Państwa samochody. W zasadzie już Państwa samochody są programowalne w ten sposób, że no, komputer steruje coraz większą ilością rzeczy w samochodzie. A słyszy się o samochodach autonomicznych, o samochodach, które zamiast kierowcy będą miały komputer. Ktoś to będzie musiał programować. Strony internetowe, które się rozwijają, których jest coraz więcej i coraz więcej firm ma te swoje strony internetowe, to jest taki standardowy przykład, dlatego ja dopiero teraz o nim wspominam, bo to jest wyświechtany przykład. Wiadomo, programista stron internetowych, frontendowiec, backendowiec, fullstackowiec, to są zawody przyszłości, owszem, ale nie tylko one. Te zawody widać najbardziej, dlatego że ogłoszenia o tego typu pracowników są wszędzie. Ale przecież inne branże, branże przemysłowe, język programowania Java, język przemysłowy, prawda, język, w którym się pisze dla biznesu rzeczy, bardzo dobrze płatne. No, z żalem czasami oglądam ogłoszenia o pracę, gdzie stawki rzędu 12-15 tysięcy są oferowane dla programisty miesięcznie, nie rocznie.
Oczywiście to nie jest programista Jawy, który przeszedł kurs Jawy na zajęciach, który nawet wydał 10 tysięcy na szkolenie z Jawy, przez 2 miesiące szkolił się z Jawy i on dostanie stawkę 15 tysięcy. Nie, on będzie zaczynał od 3 tysięcy, 4 tysięcy. Ale po paru latach dochodzą takie tego typu stawki. Także jeżeli ktoś ma dryg do programowania, to na pewno jest to dobra inwestycja w przyszłość, żeby uczyć się programowania. Nie każdy może być programistą, zgadzam się. Nie każdy będzie programistą, ale to wcale nie oznacza, że programowania mają się uczyć tylko co niektórzy. Programowania powinni się uczyć wszyscy, dlatego że pomimo tego, to co mówiłem, że dobrym programistą może zostać niewiele osób, to programowanie bardzo rozwija logiczne myślenie. Żeby zaprogramować taką symulację życia mrówek, no teraz o te mrówki się już mi rozlazły, bo już im się skończyło jedzenie, ale one chodziły, one zbierały tutaj te zielone jedzonko, chodziły po śladach, szukały, tak? Ale gdy już jedna znajdzie jedzonko i wraca, no to już są ślady, już następne podążają tymi śladami. Zapachem, który zostawiła mrówka. Więc zaprogramowanie czegoś takiego wymaga myślenia logicznego, myślenia komputacyjnego, jak mówi profesor Sysło, myślenia, które pomaga układać pewne rzeczy w logiczną całość, wiązać przyczyny, skutki, planować. I tego typu myślenie, proszę Państwa, przyda się nie tylko właśnie programistom. Przyda się również tym, których na początku może troszkę zlekceważyłem, mówiąc, że mamy dużo marketingowców, dużo zarządzających, dużo kierowników, dużo tego typu osób, ale im również programowanie jest potrzebne. Oni, żeby zarządzać personelem, oni muszą myśleć w sposób uporządkowany. Żeby zarządzać nawet, moi drodzy, działaniem kurierów w terenie rozwożącym paczki. Musimy mieć logistyczne takie podejście i musimy umieć pewne rzeczy planować. Co jeżeli stanie się gdzieś wypadek? Co jeżeli będzie gdzieś korek? Jaka jest reakcja? Jak to wszystko zaplanować? Jeżeli, proszę Państwa, nawet wracając do tematów informatycznych, jeżeli ktoś nie chce być programistą i siedzieć i programować kod, może być informatykiem, na przykład administratorem systemów operacyjnych. I administrator jak najbardziej musi znać podstawy programowania, ponieważ pisze dla siebie skrypty programistyczne. Także chciałbym Państwa zachęcić do tego, żeby uczyć siebie programowania, żeby uczyć, jeżeli mają Państwo dzieci, to uczyć swoje dzieci programowania. Żeby być może skorzystać z oferty tutaj Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu i przysłać dzieci na zajęcia, które odbywają się w sobotę. Czy samemu przyjść na zajęcia, jeżeli jesteście w takim wieku, a nawet jeżeli nie jesteście w wieku młodzieżowym. Są programiści, którzy zaczynali swoją karierę programistyczną w wieku 40 lat. Na pewno jest to fajna zabawa dla kogoś, kogo to pociąga, to można na pewno głęboko w to wejść i można super rzeczy robić. Bo można programować w tylu dziedzinach, tak jak pokazywałem, elektronikę programowalną, czyli coś, co siedzi w urządzeniach. Można programować gry, można programować systemy operacyjne, można programować jakieś symulacje matematyczne, co kogo interesuje. W tej chwili praca, na przykład fizyka, to również jest praca programisty. Miałem do czynienia, i to nie teraz, to było chyba 10 czy więcej lat temu, z fizyczką, która robiła doktorat z fizyki. Pisała ten doktorat, robiła badania i ona, jej zadania polegały na tym, że siedziała i programowała w Pythonie. A co programowała? Obróbkę danych, które uzyskała z badań. I ona jeździła na uczelnię, wykonywała jakieś badania, jakieś symulacje, jakieś eksperymenty, a później u nas w szkole siedziała i programowała po to, żeby obrobić te dane. Żeby dostosować je do, żeby wyciągnąć z niej jakieś wnioski, jakieś wyniki. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, nasza pracownia się rozwija. Mam nadzieję, że będziemy coraz więcej tutaj robić. W tej chwili dzięki Samsungowi mamy ten monitor. Do tego monitora mogliśmy podłączyć nam podarowany przez sponsora Raspberry Pi komputerek. Tak, to jest właśnie komputer, którego Państwo widzą pulpit tutaj na ekranie. Raspberry Pi to są takie komputerki małe, powolne, ale bardzo fajne.
Tu można programować w ten sposób, że zaprogramować na przykład inteligentny dom, zaprogramować sterowanie centralnie czymś. Taki Raspberry Pi może współpracować z tego typu urządzeniami. To jest akurat Arduino, czyli platforma programistyczna tańsza, prymitywniejsza niż Raspberry Pi. Tutaj już się nie uruchamia system operacyjny. Tutaj no, jest system operacyjny, można powiedzieć, w pewnym stopniu, ale nie taki klasyczny z pulpitem. Ale tutaj również są programy, które nasi uczniowie wgrywają do takiego urządzenia i dzięki temu uzyskują, prawda, jakieś działanie, sterowanie czy to diodami, czy to sterowanie silnikami. W momencie, kiedy sterujemy silnikami, możemy przy pomocy Arduino napędzać tego typu robociki, które mogą jeździć, mogą wykrywać przeszkody, które mogą coś robić i jest świetnym wstępem do zaprogramowania czegoś więcej. Przy pomocy takiego Arduino, jak pokazywałem, można zaprogramować sterowanie światłem w naszym domu, sterowanie ogrzewaniem w naszym domu. No a te Raspberry Pi, jeden taki Raspberry może służyć na przykład do centralnego sterowania, udostępniania w internecie tego typu rzeczy. No, jest mnóstwo ciekawych, tak jak jest takie powiedzenie sky is the limit. Tak? Gdzieś tylko nasza wyobraźnia jest ograniczeniem. Tylko nasz pomysł jest ograniczeniem, a w zasadzie wszystko się da zrobić poza tym. Dzięki sponsorowi mamy Raspberry Pi, dzięki Samsungowi mamy monitor, a dzięki innemu sponsorowi mamy jeszcze kącik do lutowania. Ten kącik, który powstał w tym tygodniu, więc jeszcze jest świeżutki, jeszcze jest nietknięty tutaj jakby cyną, ale w którym będziemy chcieli pewne rzeczy również lutować, żeby pokazać młodzieży, jak połączyć pewne elementy przy pomocy właśnie cyny, przy pomocy zbudować układ, który będzie działającym układem, a nie tylko prototypem. Płytki prototypowe również posiadamy w swoim zasobie, więc budujemy na bieżąco różne układy na płytkach prototypowych, ale później możemy spróbować również taką płytkę zlutować i wykonać działający model. No, miało być krótko, a wyszło jak zwykle długo, także kończę te dzisiejsze nagranie i zapraszam Państwa do zainteresowania się programowaniem, do zainteresowania się ofertą Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. Zapraszam również rodziców, uczniów, którzy chodzą do podstawówki, ponieważ w tym roku od września w naszej szkole wraca do działania Szkoła Podstawowa nr 37. Mamy tutaj drugie liceum, mamy tutaj drugie gimnazjum i reaktywujemy szkołę podstawową, która tutaj była przez lata, która potem została zawieszona, teraz wraca do działania. Także być może Wasze dzieci, jeżeli interesują ich technologie informatyczne, tutaj się odnajdą. Zapraszamy.